A zatem, Szanowni Państwo, niezmiernie mi miło powitać Państwa w murach Uniwersytetu Warszawskiego. Zebraliśmy się tutaj, aby porozmawiać o przyszłości naszych wschodnich sąsiadów. Żyjemy w trudnych czasach, za naszą granicą trwa wojna. Nikt z nas nie jest pewien, co wyniknie z tej sytuacji. Możemy jednak zastanowić się nad konsekwencjami i skutkami tego wydarzenia. Wraz z moimi przyjaciółmi z Fundacji Odpowiedzialność Obywatelska podjęliśmy współpracę z Kołem Naukowym Prawa Rzymskiego działającym przy WPIA-UW. Z tej oto okazji pragnę zaprosić na scenę Krzysztofa Pruszyńskiego, występującego w imieniu Fundacji oraz prezesa Koła Naukowego pana Emila Ratowskiego. Naszej Akademii. Myślę, że temat geopolityki, zwłaszcza w kontekście sytuacji z naszą wschodnią granicą, jest niezwykle istotny i wpisuje się idealnie w misję Akademii, jako żywienie świadomości, rozwoju wiedzy osobistej naszych rodaków, a także kształtowanie naszych elit. Myślę, że żywienia myślenia w kategoriach geopolityki wśród Polaków nigdy za wiele, w związku z tym sądzę, że dzisiejsze wydarzenie idealnie są tą właśnie misję akademii, którą tutaj wykonujemy i w jakimś sensie wpisuje. W związku z tym, nie przedłużając imieniu Koła, chciałbym wszystkich Państwa powitać na czele z naszymi szanownymi gośćmi na tym spotkaniu i podziękować naszym przyjaciołom z Fundacji Obywatelska Odpowiedzialność za pomoc i inicjatywę w zorganizowaniu tego wydarzenia spotkania. No to jeszcze raz dziękuję bardzo. Jeszcze raz chciałbym powitać Państwa na naszej debacie ukraińskiej po wojnie, jaka przyszłość czeka Ukrainę i Europę. Temat bardzo trudny, temat bardzo aktualny i myślę, że wielu z nas spotkało osobiście ludzi, którzy musieli opuścić Ukrainę ze względu na zagrożenie życia, na zagrożenie zdrowia i poznać też ich dramatyczne historie, ale wojna trwa już jakiś czas. Wojna trwa już jakiś czas i coraz więcej osób zadaje sobie pytanie, jaka będzie przyszłość, co ona przyniesie. Myślę, że dzisiejsze spotkanie z ekspertami przybliży nas, pomoże nam zastanowić się nad potencjalnymi scenariuszami, ale przede wszystkim zrozumieć to, co dzieje się teraz, co dzieje się aktualnie, a dzięki temu będziemy świadomi, będziemy wiedzieli, jakie konsekwencje może to mieć w przyszłości. A być świadomym tego, co się dzieje, być świadomym wydarzeń z otaczającego nas świata i rzeczywistości jest bardzo cenne. Dziękuję. Szanowni Państwo, postanowiliśmy zaprosić dziś naszych ekspertów, którzy pomogą nam przeanalizować skutki tragicznych wydarzeń na Ukrainie. Są nimi, przedstawię Państwa w kolejności alfabetycznej, dr Jacek Bartosiak, absolwent naszego wydziału, doktor nauk społecznych, publicysta, twórca kanału Strategy and Future, współautor książek Nadchodzi Trzecia Wojna Światowa oraz Armii Nowego Wzoru. Jan Biegło, dziennikarz, ekspert do spraw mediów, długoletni dyrektor wykonawczy Poland America Ukraine Cooperative Imitation. W latach 2016-2019 ambasador Rzeczpospolitej Polskiej na Ukrainie. Jadwiga Rogożan, ekspertka Ośrodka Studiów Wschodnich do spraw ukraińskich i rosyjskich, analityczka zespołu Ukrainy, Białorusi i Mołdawii, wcześniej przez wiele lat zespołu rosyjskiego. W latach 2015-2018 radca ambasady Rzeczpospolitej Polskiej w Moskwie. Chcielibyśmy przedstawić jeszcze zarys zasad dzisiejszej konferencji. Będzie ona składać się z dwóch części. W pierwszej z nich będę zadawał pytania naszym ekspertom. Ta część będzie składać się z trzech rund po jednym pytaniu do każdego z naszych prelegentów. Po odpowiedzi na zadane wcześniej pytanie, każdy z ekspertów będzie mógł zgłosić krótkie ad vocem do wypowiedzi poprzednika.
Instytucja ta służyć ma dynamizacji debaty i lepszej wymianie poglądów w danej kwestii. W drugiej części naszej konferencji wysłuchamy pytań od Państwa. Skoro już poznaliśmy naszych ekspertów oraz zasady debaty, przejdźmy do części merytorycznej. A pierwsze pytanie kieruję do Pana Jacka Bartosiaka. W jaki sposób Ukraina może pokonać Rosję? Być może taka sytuacja miałaby miejsce, gdyby doszło do puczu wojskowego w Moskwie i obalenia Putina. W jaki sposób ta sytuacja wpłynęłaby na działania wojenne? Dziękuję bardzo za zaproszenie. Zacznę od tego, że żeby Ukraina pokonała Rosję, musi odbić Krym i Donbas. Wydaje się to być bardzo trudne, natomiast trudno będzie, bo można rozróżnić to, co wyjaśnimy. Czasami można wygrać wojnę, oczywiście zależy, co jest to zwycięstwa, ale można przegrać pokój. Uważam, że jeżeli Ukraina nie odzyska Krymu i Donbasu, to nie wygra pokoju, bo nie będzie mogła w jasny sposób być bankowalna, inwestowalna, mieć spokoju społecznego, gospodarczego, nie będzie mogła mieć opcji, z kim handluje, z kim współpracuje i też nie będzie mogła jasno wybrać opcji na zachód. A no, już sami rozumiecie Państwo, że to oznacza dużą wojnę, trwającą wojnę, potężne rozstrzygnięcia, przekroczenie kwestii, złamanie rosyjskiego statusu mocarstwa, właściwie pokonanie armii rosyjskiej w wojnie konwencjonalnej. Samo w sobie już jest sporą sprawą, a jeszcze mam dodatek, w jaki sposób zarządzenie kwestią ewentualnej eskalacji nuklearnej, bo przecież Rosjanie za wszelką cenę będą bronili swojego statusu mocarstwa, które stracą, gdyby stracili Krym i Donbas. Innymi słowy, kierownictwo polityczne Ukrainy jest tak naprawdę w trudnej sytuacji politycznej, bo wojna jest tylko instrumentem polityki, tylko jarzy. Natomiast tego życzę Ukraińcom, żeby wygrali tę wojnę właśnie na takich zasadach, dlatego że wszystko, co będzie mniej, niestety nie będzie obsługiwało interesu długoterminowego Ukrainy, również interesu Rzeczypospolitej. A zatem, jak widzicie, no, sama wojna jest tylko funkcją, prawda, pewnych celów politycznych. Teraz jak można to zrobić? Jest pewna szansa ze względu na pewien paradoks. Otóż reformy Serbikowa i Szojgu doprowadziły z jednej strony, no, wydawało się na pewno przed wojną do unowocześnienia wojska rosyjskiego, no, większej gotowości bojowej tego wojska i przez wiele lat się wydawało, że no, to działa, tak? Te małe i większe interwencje, ćwiczenia, które Rosjanie przeprowadzali, wskazywały, śmiem wiedzieć, że sami byli tego dosyć pewni, że limitropach imperium, prawda, w obszarze postsowieckim jest to skuteczny instrument polityki, czyli siły zbrojne Federacji Rosyjskiej i wystarczą na Ukrainę. A nawet na państwa bałtyckie, może na demonstrację, bo to inny wątek, który chciałbym poruszyć dzisiaj, że nie jestem pewien, czy Rosjanie, gdyby nie zajęli Kijowa w 3, 4 czy 5 dni, nie zrobili pewnych demonstracji wobec państw bałtyckich i Polski. Natomiast jest pewna szansa na pokonanie. Otóż Rosjanie zniszczyli system masowej imigracji, który istniał od czasów reform lubinowskich po wojnie krymskiej, a być może nawet, zależy jak definiujemy system masowej mobilizacji, ten system masowej odboru do wojska, który był od Piotra Wielkiego i który był głównym rewarem, głównym instrumentem asymetrycznej przewagi Rosji, czyli masa żywa, przewaga nad innymi państwami, którymi Rosja prowadziła wojnę. I Rosjanie poprzez próbę unowocześnienia i odciążenia pójścia w kierunku do modelu, który jest bardziej wydajny, ma większą gotowość bojową, zlikwidowali sobie system mobilizacji rezerw. Jednocześnie okazało się już w czasie tej wojny, że Rosjanie stosują, mają kulturę strategiczną używania wojska, wciąż jednak, tak jakby mieli przewagę masy. To było zwłaszcza widać przy operacji kijowskiej, ale w ogóle w pierwszej fazie wojny. Teraz próbują przesilić wojną na wyniszczenie przy dużym użyciu sprzętu, amunicji itd., a nie mają systemu rezerw. To w sytuacji tak, to stwarza niebagatelną szansę na zniszczenie wojsk lądowych Federacji Rosyjskiej, której ja szczerze mówiąc nie pamiętam, żeby istniała. Nawet w pierwszej wojnie światowej nie było takiej szansy, ze względu na ogromne rezerwy rosyjskie, które Rosjanie mieli, w ogóle no, z imperium rosyjskim miasto. I jest to niebagatelna szansa. Wydaje mi się, że słowa sekretarza obrony Austina
To, co robią Amerykanie, którzy poczuli krew, że da się to zrobić, są zwiastunem nadziei, że naprawdę jest to możliwe. To rzecz jest długa droga. Otóż Rosjanie prowadzą wojnę, jakby mieli ten system rezerw, jakby mieli jeszcze drugi, trzeci rzut, a nie mają go. W tej chwili ze względu na wysokie morale wojska ukraińskiego, chęć uzupełniania szeregów wojska przez formacje ochotnicze, przez pobór, jak mówiło na Ukrainie, oraz dostawy sprzętu, zwłaszcza tego sprzętu, który jest szybko adaptowany, oraz sprzętu asymetrycznego znowu, czyli właśnie pepeki, tak? Coś, co jest w stanie niszczyć masę rosyjską, a jednocześnie nie trzeba długiego szkolenia wieloletniego. Ukraina jest w stanie nie osiągać przewagi, docelowo będzie w stanie osiągać przewagę liczebną wojska narodowego. To jest w ogóle sytuacja, która jest niebywałą sytuacją. Od 3 lat tutaj, w naszej części świata. Czy pewien status quo można by przełamać poprzez chociażby ten w Moskwie, no, o który pytałem? Tak, zaraz może jeszcze powiem, ale szczerze mówiąc, w interesie Polski jest to, żeby Ukraina po prostu pokonała tą armię rosyjską, jeszcze żeby pokonała ją spektakularnie, niszcząc Wojsko Lądowe Federacji Rosyjskiej na dobre. I to uruchomi nam być może drogę do jakichś zmian wewnątrz systemu władzy rosyjskiej. Przy czym te zmiany też musiałyby być korzystne dla Ukrainy niż dla Polski kierunku, a nie zmiany człowieka na czele państwa i powrotu Niemiec i Francji do polityki kontynentalnej, tak, która jest niezgodna z interesem Polski i Ukrainy. Tylko ten burz uruchomił nową smutę, czy inny wewnętrzny regres rosyjski, jakiś upadek tego centrum siły, co byłoby oczywiście spełnieniem marzeń. Ta wojna to umożliwia, przy czym oczywiście potrzeba będzie wielkiego wysiłku i krwi ukraińskiej, więc niezręcznie nie jest tak o tym mówić śmiało. Natomiast jest z punktu widzenia równowagi strategicznej jest takie okienko możliwości i szansy i to pewien paradoks, który mam nadzieję Ukraińcy wykorzystają przy pomocy oczywiście tego, co w szczególności Stany Zjednoczone, ale też Polska im udostępnia, żeby tę wojnę realizować. Dziękuję bardzo. Czy któryś z naszych prelegentów chciałby odnieść się do słów? Ja się odniosę w zupełnie inny sposób, bo też nie koncentruję się ani na geopolityce, ani na militariach. Dla mnie zwycięstwo to jest też kwestia nie tylko utraty czy zyskania terytoriów w wyniku wojny. Chociaż nie ukrywam, że gdyby Ukraina utraciła stale dostęp do portów, to byłaby ogromna strata dla gospodarki. Natomiast przede wszystkim dla mnie to jest impuls do transformacji wewnętrznej, który po wojnie, po poprzedniej odsłonie tej wojny, po aneksji Krymu, po wojnie na Donbasie, Ukraina zyskała ogromny impuls transformacyjny i to był pierwszy duży krok do odrywania się od postsowieckiej spuścizny, co dla Ukrainy jest niezwykle ważne. Czyli od wszystkich patologii postsowieckich. To jest długi proces, jest obliczony na lata, ale po 14 roku widzieliśmy go wyraźnie, mogę o tym więcej mówić, może przy okazji innego pana pytania. Teraz. Dokładnie, więc jeżeli Ukraina, to co widzimy teraz, gigantyczna energia społeczna, zerwanie ze spuścizną sowiecką w wymiarze historycznym, językowym, politycznym, gospodarczym, też takim mentalnym, to jest bardzo duży zysk dla Ukrainy, jakkolwiek się zakończy ta wojna. Ukraińcy teraz wyrażają, znaczy jest to oczywiście na razie plany, tak? Natomiast Ukraińcy wyrażają gigantyczną determinację budowy nowej Ukrainy. Nie postsowieckiej, tylko europejskiej, nowoczesnej gospodarczo. Odbudowy Ukrainy w zupełnie innym kluczu. Zmierzenia się z tymi wszystkimi problemami, które ciążyły po rozpadzie Związku Radzieckiego, między innymi na przykład niska energooszczędność i budowy nowej infrastruktury, już nie w oparciu o technologie radzieckie, tylko zupełnie inne technologie, energooszczędne, nowoczesne, przyjazne, otwarte. Więc myślę, że tutaj zwycięstwo Ukrainy możemy też rozpatrywać pod tym kątem. I powtórzę znowu to, od czego zaczęłam. Dla mnie 14 rok, który zaowocował utratą części terytorium, być może tymczasową, mam nadzieję,
i zaowocował śmiercią 12 tysięcy obywateli Ukrainy. Jednocześnie zaowocował rozbratem Ukrainy z Rosją, czyli z tą postsowiecką patologią. Tutaj mi przychodzi do głowy książka, którą być może Państwo czytaliście, Nassima Taleba, Antykruchość. Ja pomyślałam właśnie o tym kilka miesięcy temu, że Ukraina bardzo pasuje do tej tezy antykruchości, tak, do tego fenomenu, czyli czegoś, co pod wpływem wstrząsów, pod wpływem jakichś bardzo niekorzystnych wydarzeń, zyskuje na rozwoju, na sile i tak dalej. Ukraina po 14 roku właśnie pokazała, że wyszło jej to na korzyść, no, bardzo brutalnie upraszczając oczywiście, więc myślę, że tutaj kwestia jest najważniejsza. Bądźmy dobrej myśli. Kolejne, drugie pytanie zadam panu ambasadorowi. Polski Ministerstwo Spraw Zagranicznych chłodno odniosło się do wypowiedzi papieża Franciszka odnośnie tak zwanego szczekania NATO. W poniedziałek z kolei mieliśmy do czynienia z incydentem z udziałem rosyjskiego ambasadora oblanego czerwoną farbą. Jaka jest rola polskiej dyplomacji w obliczu konfliktu? No dobrze, no to zacznę może od papieża Franciszka. Papież Franciszek pochodzi z Ameryki Południowej, z Argentyny, gdzie tradycyjnie antyamerykańskie nastawienie wśród klerów, gdzie nadużywa się również parodia wyzwolenia, z którą walczył Jan Paweł II, one się tam, takie nastawienie pełniło i na to było postrzegane jako takie wojownicze narzędzie Ameryki do załatwiania spraw. Stąd pewnie w tej wypowiedzi papieża o szczekaniu na to przy drzwiach Rosji taki wątek tutaj musimy dostrzec i zauważyć. Papież Franciszek był zaproszony przez prezydenta Zełenskiego do Kijowa. To zaproszenie było na stole. Natomiast nie skorzystał z tego. Raczej był zainteresowany tym, żeby pojechać do Moskwy. Natomiast najwyraźniej Putin nie był zainteresowany tym, żeby papież pojechał do Moskwy. Jak chodzi o stosunek właściwie nie tylko polskiego MSZ-u, ale generalnie i polskiego społeczeństwa i również polskiej hierarchii i ekspertów zajmujących się tematyką katolicką w Polsce, to no, tutaj papież stracił punkty i był mocno, bardzo mocno krytykowany. Myślę, że on teraz pewnie się nad tym zastanawia. Natomiast tam było bardzo dobre rozwiązanie, które, o którym się również mówiło i które gdzieś tam swoich możliwości próbowałem, żeby papież Franciszek przyjechał do Kijowa razem z patriarchą Bartłomiejem, czyli tym patriarchą Konstantynopola, który nadał pomoc prawosławiu ukraińskiemu, kościołowi prawosławnemu ukraińskiemu, stwarzając jego legalne podstawy funkcjonowania. No, to była pewna szansa ciekawa, ale nie zostało to wszystko zrealizowane i myślę, że konsekwencje tego, szczególnie dla Kościoła Rzymskokatolickiego, już nie są najlepsze. Co do oblania ambasadora Aleksiejewa czerwoną farbą, właściwie sztuczną krwią, można było tego w najprostszy sposób uniknąć. Mianowicie, należało odwołać ambasadora Krzysztofa Krajewskiego na pilne konsultacje do kraju kilka dni wcześniej, przed świętem 9 maja. I gdyby to zostało zrobione, to nie doszłoby do tego incydentu, bo nie byłoby wtedy ambasadora Aleksiejewa w Polsce. Moskwie by musiał wyjechać w ramach układu synatycznego. No, stało się tak, że mimo różnych głosów ze strony różnych środowisk, co do tego
doprowadzić, żeby Aleksję zniknął i żeby kwestie został wezwany na konsultację. To się nie stało i efektem tego jest to, że dzisiaj ambasador ukraiński został wezwany do rosyjskiego MSZ-u. Szczegółów nie znam, nie zdążyłem się jeszcze z tymi szczegółami zapoznać. Zdaje się, że pani Pani tutaj jeszcze nie zna szczegółów tego. Ja nie znam panią doktor. Ale... przepraszam. Ja też nie Więc znaleźliśmy się w pewnej sytuacji, bo o to chodziło, żeby w mediach na całym świecie pojawiła się zakrwawiona twarz ambasadora Aleksiejewa i informacje i komentarze, że Polska nie potrafiła zabezpieczyć immunitetu. On sobie w całej rozciągłości na to zasłużył, ponieważ zachował się arogancko i bezczelnie w stosunku do Polski. Czy to najlepsze dowodem była zaimprowizowana konferencja prasowa po wypowiedzi, po wizycie w polskim gazecie. Ale no teraz będziemy mieli problem i w pewnym niebezpieczeństwie są polscy dyplomaci tam i nie zwrócone, że trzeba będzie podjąć jakieś środki, które można było podjąć w innym stopniu, inicjując z naszej strony odwołania ambasadora. Jakie to środki? Jakie środki w Rosjach może podjąć? Mówi pan ambasador o jakichś środkach, które można podjąć, aby chronić ambasadora. No, te środki polegają na tym, że po prostu się biorą wycofa do kraju. To jest sposób najpewniejszy zapewnienia mu bezpieczeństwa. Skonkretyzuję jeszcze raz moje pytanie. Jaka jest generalnie rola polskiej dyplomacji w obliczu konfliktu? Powiem, że wielka. I też ogromna odpowiedzialność. Ponieważ stoimy przed niepowtarzalną szansą. W tej chwili to, co się dzieje, to nie jest wyłącznie kwestia wojny na Ukrainie. To jest kwestia zmiany porządku geopolitycznego. To jest słowo, które na pewno pan doktor bardzo lubi. Na pewno się do tego odniesie. W każdym razie to, co się wydało niemożliwe, w tej chwili zaczyna być możliwe. Finlandia i Szwecja szczekają u wrót NATO. W związku z tym to na pewno nie powoduje zadowolenia Moskwy. Polska rola tutaj jako kraju sąsiadującego z Ukrainą, który jest w Ukrainie życzliwy, który przyjął około 2 miliony uchodźców, nie dostając do tej pory środków z Unii Europejskiej na ich utrzymanie, no to to jest rzecz bez precedensu. I przez Polskę i przez polsko-ukraińską granicę płyną na Ukrainę i pomoc humanitarna, i pomoc wojskowa, co należy docenić. Tworzy się wyraźnie pewien nowy układ, jak chodzi o wschodni flankę NATO. To jest parasol Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Kanady, no i oczywiście mamy już Finlandię, Szwecję, Polskę i dziewiątkę bukaresztańską z wyłączeniem oczywiście Węgier. Żyjemy na pewno w ciekawych czasach. Czy ktoś z prelegentów chciałby odnieść się do pana ambasadora? Ja tylko jednym zdaniem. Może nie tyle dyplomacji, co może Polski. We wszystkich rankingach i sondażach ukraińskich Polska jest absolutnie na pierwszym miejscu z bardzo dużym takim oderwaniem od pozostałych, jeżeli chodzi o ocenę też naszej postawy wobec Ukrainy, naszego społeczeństwa, naszych władz. Jeżeli chodzi o postrzeganie nas w roli adwokata Ukrainy w strukturach euroatlantyckich, tutaj i nasza dyplomacja, i też nasze struktury obywatelskie i w ogóle społeczeństwo może być adwokatem też no, akcesji Ukrainy do Unii Europejskiej, do NATO, tak jak Ukraina bardzo z dużym naciskiem o tym mówi, coraz większym. Tak, ja coś jeszcze powiem o porządku geopolitycznym, ale zanim to powiem, to jeszcze nawiązując do słów mojej przedmówczyni, to jest i też z punktu widzenia wojskowego, dokonuje się też taka niesamowita mentalna, albo już
dokonała tamtym tego efekty. Bo przecież, no, drodzy Państwo, jesteście młodzi, jak patrzę na Was, to oczywiście nie pamiętacie Związku Sowieckiego, ja trochę pamiętam, ale przecież oni byli w jednym kraju, prawda? W jednej armii radzieckiej, która działała właśnie, miała jakiś plan, ścisły rozkaz i tak dalej. Jak się teraz słucha żołnierzy ukraińskich, zresztą widać jak walczą, i żołnierzy rosyjskich, bo przecież z obu stron człowiek tam ogląda, czyta i patrzy, jak to działa, to już jest przepaść, tak? To znaczy odpowiedzialność armii ukraińskiej, odpowiedzialność sektorowa, starcia taktyczne przeprowadzone czy operacyjne i strategiczne, dowództwo do działów, odpowiedzialności sektorowej, nawet bez możliwości z kierownictwem w Kijowie czy w innych miejscach, na dalsze operacyjne nie muszą konsultować z nami, sami się zadaniują, rozumiem, to jest fundamentalna zmiana. A jak się słucha nawet żołnierzy rosyjskiego WDW, czyli militarnych jednostek, zajmować personel, to oni muszą działać według skryptu i nie potrafią. Jeżeli plan jest załamany, bo na przykład kompania inna nie dojechała, to oni dalej siedzą w tym okopie na lotnisku, pomimo tego, że artyleria nie strzela. Nie wiedzą, jaki jest cel ogólny tej operacji, w związku z tym nie realizują zastępczo tych zadań. To się dla cywilów wydaje absurdalne, ale w wojsku działa się na rozkaz. I wojsko rosyjskie działa według dawnych sowieckich schematów, co powoduje na współczesnym polu walki, gdzie informacja, posiadanie błyskawiczne zmienia bardzo szybko efekt walki, jest zabójcza. A Ukraińcy już są na zachodzie. I w tym. To jest na przykład ogromna zmiana, która będzie miała fundamentalny wpływ na funkcjonowanie społeczeństwa. Mam nadzieję, że zlikwiduje te pozostałości postsowieckie. Nawiązując już do słów mojej przedmówczyni, mam nadzieję, że Zełenski, mając tak ogromne poparcie w narodzie, gdyby się okazało, że wygra ten pokój, to elementem wygrania tego pokoju będzie ukraiński ruch egzekucyjny, czyli wyeliminowanie oligarchii z życia, prawda, no, tak przemożnego wpływu na życie społeczne, które uniemożliwiało życie pełną pieśń, tak, na Ukrainie i też doprowadziło do takiej sytuacji, że ta wojna w sumie wybuchła, bo to Rosjanie, gdyby widzieli, że Ukraina jest sprawnym państwem, no, zaraz by się stanowili, tak, czy warto zaczynać. Nie, więc to jest taka niesamowita rzecz. Co do porządku politycznego, jest to rzeczywiście sytuacja, największa szansa od 1920 roku dla Polski, dla państw regionu, a śmiem twierdzić, że bardziej niż nawet w 20, bo Anglosasi są na żywo zainteresowani tym, żeby Rosja przegrała, co nie było tak jasne wówczas, 100 lat temu. Kto wie, czy to nie jest największa szansa od wojny północnej, od rządów Piotra Wielkiego na złamanie porządku geopolitycznego, który to wojny północnej zamanował w naszej części świata, że kraje tego pomostu polsko-czarnomorskiego, tego obszaru pomiędzy Niemcami, obszarem plus Niemiec, Habsburgów, a Moskwy, nie miały sprawczości własnej, tak? Stawały się zależne od któregoś z tych mocarstw. I innymi słowy, to może być niepokojące, wygrana Ukrainy przy pomocy anglosasów zwłaszcza i nowy deal społeczny na Ukrainie, zatem wejście też Polski i naszej przestrzeni, zaistnienie wspólnej jakiejś przestrzeni gospodarczej, pewnych pomysłów gospodarczych, o czym mówił prezydent Rzeczypospolitej 3 maja przed Zamkiem Królewskim w Warszawie, zmienił układ sił w Europie, czyli ta część świata stanie się w większym stopniu podmiotem geopolityki, co może się nie podobać w Unii Europejskiej i rozumianej dotychczasowo i w Niemczech, tak, i we Francji. I też na tym kierunku nasza dyplomacja, nasze kierownictwo państwa musi mieć przygotowane scenariusze, bo to relatywnie osłabia Niemcy i politykę niemiecką. Tak samo, jakkolwiek to brzmi, przystąpienie Szwecji i Finlandii do NATO. Wzmocni to wpływy amerykańskie, korzystne dla Polski, wzmocni to Stany Zjednoczone, wzmocni to świat atlantycki. A sądząc po tym, jak doszło do tej wojny, jak wyglądało pogłębiające się uzależnienie energetyczne państw kontynentu od Rosji, nie będzie to pomyśli wielu w starej Unii. O Unii Europejskiej jeszcze na pewno wspomnimy. Tymczasem ja kieruję jeszcze pytanie do pani Jadwigi Rokosz. W wyborach prezydenckich, kiedy prezydentem został Petro Poroszenko, Ukraina podzieliła się na dwie części. Wschód i zachód. Jakie różnice możemy zaobserwować między społeczeństwami dwóch krańców kraju? Czy wojna może scalić, umocnić ten naród? To
zaostrzał dokonanym. Pan zaczął od Poroszenki. No bo mamy 30 lat niepodległości Ukrainy. W ubiegłym roku w sierpniu Ukraina ucznie obchodziła święto. I procesy pewne trwały, tak? To znaczy, to nie jest tak, że one się dokonały teraz czy za Poroszenki. Natomiast one jednak, biorąc nawet pod uwagę ten wyjściowy punkt, czyli już początkowe różnice między społeczeństwami ukraińskim a rosyjskim, o czym też można odrębnie powiedzieć, to jest bardzo ważny temat, nigdy dosyć. Natomiast nawet wschód Ukrainy, bardzo chciałabym to mocno podkreślić, nie był stricte prorosyjski. To znaczy oni się czuli, oni byli rosyjskojęzyczni. Oni się czuli może bardziej związani z Rosją, czy pracą, bo bardzo dużo osób jeździło do pracy wówczas, zwłaszcza z tamtych regionów, czy jakoś kulturowo, tak? To była taka spuścizna Związku Radzieckiego. Natomiast to nie był region rosyjski, to był zawsze region ukraiński. Tam była specyficzna ukraińska tożsamość, inna od tożsamości zachodnioeuropejskiej, ale jednak ukraińska. Po 14 roku zaczął się pewien proces bardzo powolny zbliżania, natomiast w tym momencie on po prostu się dokonał, jak to mówią Anglosasi, overnight. Po prostu w ciągu jednego dnia. I to tutaj, tak jak Putin pomógł, mówiąc paradoksalnie, był w 2014 roku, tak Putin teraz bardzo pomógł temu ustaleniu w 2022 roku. Na czym polegały te różnice między wschodem a zachodem? Różnice językowe z jednej strony, no bo takie uproszczenie oczywiście, ale ukrainojęzyczny zachód i rosyjskojęzyczny wschód, nawet Kijów przez lata. Ja w Kijowie, do Kijowa jeździłam do 2000 roku i po prostu w 2000 roku, no to w Kijowie właściwie nie było słychać języka ukraińskiego. Można było bardzo rzadko trafić. Natomiast dzisiaj, jeszcze przed wojną mam na myśli, ten proces poszedł bardzo daleko. I on zarówno na poziomie ustawodawczym się dokonywał, jak też na poziomie takiego przeświadczenia, że jednak Ukraińcy chcieli przechodzić, przynajmniej te młodsze pokolenia. Bardzo ciekawe wyniki przyniósł sąd nasz sprzed tygodnia. Tutaj mam wyniki, więc Państwo pozwolą, że się będę posiłkować. Jak nawet takie kontrowersyjne momenty w historii czy w kulturze ukraińskiej nagle po prostu tak jakby się zabliźniły w jednej chwili. Bo o ile są postaci historyczne, które większość Ukraińców uznaje za chlubne, za godne poparcia, to były postaci, które oczywiście dzieliły, tak jak Stefan Bandera czy UPA. Natomiast w tym momencie właściwie różnice między wschodem a zachodem, chociaż nadal istnieją, są bardzo niewielkie. Państwo pozwolą, że ja tutaj zacytuję wyniki tak. UPA. Dzisiaj UPA jest uznawane za uczestników walki o niepodległość przez 81% Ukraińców. To mówimy o całym społeczeństwie. Te różnice regionalne są niewielkie, bo na przykład na zachodzie kraju to jest 89%, w centrum 82%, na południu 73%, na wschodzie 72%. Czyli właściwie od 89% do 72% na wschodzie to nie jest przepaść. Uczestniczy walki o niepodległość. To znaczy uważają, że UPA walczyło podczas wojny, II wojny światowej o niepodległość Ukrainy. 72% ludzi na wschodzie Ukrainy tak uważa. To jest coś nowego. To się bardzo zmieniło. To, że teraz nie, czterokrotnie wzrósł ten wskaźnik od 2010 roku. Czyli w ciągu dekady czterokrotnie więcej osób uważa właściwie za no, ich rolę w historii za chlubną. Mam też rozbicie na ukraińskojęzycznych i rosyjskojęzycznych. Wśród ukraińskojęzycznych to jest 86% uważa za chlubną rolę, wśród rosyjskojęzycznych 65%. Jest różnica, jest, no ale nie gigantyczna. Tak samo Stefan Bandera. Na zachodzie kraju go popiera 89%, centrum 78%, wschód 65%. Na wschodzie Ukrainy 65% uważa Bandera za bohatera, więc no to jest coś nowego, prawda? Więc to nam też pokazuje, że już nie mówiąc o innych rzeczach, o tym, że ja mam tutaj, no nie wiem, czy w tym momencie mogę o tym też powiedzieć, bo to dotyczy całego społeczeństwa ukraińskiego, jak bardzo dzisiejsza wrogość do dzisiejszej Rosji, jak bardzo zmienia patrzenie na przeszłość. To takie było powiedzenie, że w Rosji przeszłość jest nieprzewidywalna, tak? No bo w zależności od tego, co rządzi, ta przeszłość jest interpretowana inaczej. No ale dzisiaj na Ukrainie ta przeszłość również nagle się stała zupełnie obca. Ta wspólna postsowiecka, czy ta sowiecka przeszłość, te chlubne daty, chociażby 9 maja, Ukraińcy zmieniają stosunek do tego, bo na przykład
Wcześniej 80% ankietowanych uważało 9 maja za takie bardzo ważne święto osobiste, chlubne i tak dalej. Dzisiaj właściwie dla ponad połowy to przestało być takim chlubnym świętem, bo 36% mówi, że to jest relikt przyszłości, a 23% że to jest dzień powszedni. Więc generalnie to było sakralne, w Rosji jest nadal sakralny dzień, a na Ukrainie on właściwie też w ciągu krótkiej chwili przestał być tym dniem. I tak samo dzisiaj 15% Ukraińców tylko mówi o tym, że to jest dzień zwycięstwa, a inni mówią o tym jako o dniu pamięci. Dniu pamięci o ofiarach, czy to też jest różnica w postrzeganiu. To nie jest tak jak wydanie rosyjskie, że mamy wojnę jako chlubny, heroiczny akt, który po prostu jest celem państwa i państwo jest podmiotem, który walczy, zwycięża, a ofiary wielomilionowe gdzieś tam są w tle. Ukraińcy zupełnie inaczej zaczynają patrzeć w ogóle na wojnę, na przeszłość i na rolę jednostki. Widać zatem, że ten proces w pewien sposób nawet się już dokonał. Dziękuję bardzo. Tak, bo ja mam bardzo dużo ciekawych, bardzo Państwu polecam, jeżeli Państwo mają dostęp, agencja Rating ukraińska zrobiła tydzień temu sondaż, który pokazał taką, jak ja to nazywam, galopującą desowietyzację ukraińskiej mentalności. Tam jest bardzo dużo ciekawych danych językowych, historycznych, co się w Ukraińcach dzisiaj dokonało. To w ogóle przestaje być społeczeństwo postsowieckie. Warto na pewno zagłębić się w ten temat. Zakończyliśmy zatem pierwszą rundę pytań. Jeżeli oczywiście nie ma żadnych odniesień, to proszę bardzo. Ja jeszcze z kolei uzupełnienia pani. Ukraina w tej chwili wystawnie zaczyna obchodzić 8 maja jako dzień zwycięstwa. 9 maja już poległ na świetniku historii na Ukrainie, jak Państwu przyjdzie prośba. I mak, który jest w klapie między innymi nosi to już prezydent Poroszenko, świadczy o tym, że po prostu ta pamięć historyczna się tam zmieniła. A jeszcze mówiąc o tych podziałach rosyjskojęzycznych, wschodnia Ukraina i zachodnia Ukraina, to w pewnym momencie takim czynnikiem ważnym to było to, że zachodni Ukraińcy wjeżdżali do pracy do Polski, natomiast wschodni Ukraińcy wjeżdżali do pracy do Rosji. I w 2014 roku po agresji to się stało niemożliwe. W tej chwili, wiem to z doświadczenia, bo mam przyjaciół, którzy stamtąd pochodzą, zaczynali przyjeżdżać również do pracy do Polski i na zachód. Do pracy w Rosji albo już nie wyjeżdżają, albo jeżeli, to wyjechali tam już na zawsze ci, którzy chcieli tam wyjechać w wyniku tych działań wojennych w 2014 roku i później. Mówiąc kolokwialnie, to się opłacało? To wyjechać do pracy w Rosji? Tak, oni byli w stanie tam wtedy zarobić więcej niż na Ukrainie, tak, to się opłacało. Jak wygląda mniej więcej kwestia zarobku? Załóżmy X stanowi zarobek na Ukrainie, a 1,5 X to będzie Rosja, czy jak? Tam 2X to mogło być. Tak, ale to się bardzo zmieniło w ostatnich latach. Całkowicie, dlatego też ten trend się nie tylko z powodów wojny, ale też z powodów ekonomicznych. No w Rosji gospodarka, jak Państwo wiecie, od 12 roku w Rosji gospodarka się kurczy. To znaczy dochody ludzi spadają od 12 roku, od powodu Putina. No. I to nie tylko jest kwestia wojny w 14 roku i sankcji ówczesnych, tylko w ogóle wyczerpywania się tego modelu finansowego, na którym Rosja stoi. Ja jeszcze jedno zdanie, jeśli Pan pozwoli, tutaj przedłużając o tych regionach. No, udało się być na Ukrainie 2 tygodnie przed wojną, to oczywiście nie wiedzieliśmy, że to jest 2 tygodnie przed wojną. I Charków, Mariupol, to niby są miasta, ale takie rosyjskojęzyczne. W Charkowie merem jest Igor Terechow. Taki funkcjonariusz właściwie niczym się nie wyróżniający, taki szary biurokrata, który kiedyś był współpracownikiem charyzmatycznego mera Kernesa, ale sam sobą niewiele razy. Kernes zmarł na COVID, więc to był taki trochę zastępczy kandydat. Więc generalnie przed wojną nikt, mówiąc potocznie, za niego 3 groszy nie dawał. Że to będzie taki, po prostu, gdyby coś się zaczęło dziać, to ten Terechow właściwie nie wiadomo co. Rosyjskojęzyczny, nie był w stanie się ukraińskiego nauczyć. I tak dalej. I co się okazało, że nawet taki człowiek, absolutnie, po pierwsze gigantyczna determinacja w obronie Charkowa, a
absolutnie jednoznaczna, nawet krytyka, to jest mało powiedziane, wrogość i absolutna nienawiść wobec Rosji. Bardzo ostro się wypowiadał. No też w sensie takim zarządzania miasta, tak, i pomagania, nie wiem, nawet naprawiania szkód wyrządzanych przez Rosję, pomagania osobom, które utraciły źródło otrzymania itd. Tak? Czyli cała wschodnia Ukraina absolutnie jednoznacznie się ustawiła przeciwko Rosji, demonstruje postawę. Ja to mówię tak trochę wzniośle, ale tak to było. Zresztą jak widzimy też po różnych próbach Rosji skłonienia do kolaboracji władz lokalnych, właśnie tej Ukrainy, po której się Rosja właśnie spodziewała takich postaw kolaboranckich, no to widzimy, że to idzie bardzo źle. I przysłowiowy Chersoń, w którym Rosjanie planowali od dłuższego czasu utworzenie tej Chersońskiej Republiki Narodowej, czy na wzór Donbasu, dzisiaj przeczytałam, że już nie będzie tego referendum, takiego nawet fejkowego referendum, które planowali, tylko że chyba będzie to po prostu próba wcielenia do Federacji Rosyjskiej, czyli nawet takiego pseudo-referendum nie byli w stanie z uwagi na opór społeczny w regionie przeprowadzić. W regionie, który jest przylega do Krymu, w regionie, który zawsze Rosjanie uważali za prorosyjski. To Państwu może pokazać, jakie te nastroje są w tych regionach, które kiedyś właśnie, zwłaszcza Rosja podkreślała, że są prorosyjskie. Dzisiaj już nie ma tego rozdziału, więc nie ma dwóch krajów. Jest jedna Ukraina. Dziękuję bardzo. A zatem zakończyliśmy pierwszą rundę pytań i znów kieruję pytania do pana doktora Bartosiaka. Każdy konflikt zbrojny tworzy możliwości do wykorzystania nowych technologii. Możemy zauważyć ogromną rolę dronów bezzałogowych w wojnie na Ukrainie. Jakie jednak jeszcze nowe techniki pojawią się w walkach? Okej. Może zanim powiem o technice, to chciałbym Państwu powiedzieć, że właściwie technika na wojnie ma drugie i trzeciorzędne znaczenie, pomimo tego, że nam się wydaje, że jest inaczej. Dlatego, że cele na wojnie można osiągać na różne sposoby. Na przykład czasami masą ludzką z nożami, tak? Na jednym taranie. To nie jest tak, że jak pisał Sun Tzu, że próbujemy liczbę, technikę i wojny nie było. Innymi słowy, wojna jest sposobem. I to jest bardzo ważne, żeby to zrozumieć. Dlatego Wietnam mógł wygrać z Amerykanami i z Francuzami. Tak? Dlatego Rosja carska mogła wygrać z Napoleonem. Dlatego Napoleon, nie mając żadnej przewagi technicznej w wojskach napoleońskich, wygrywał z hukiem przez pierwsze lata swojej bitwy, bo używał sposobu. I to samo zrobili Ukraińcy. Sposób to jest bardzo ważne, chcę powiedzieć, bo w Polsce o tym nie wiemy, za bardzo się koncentrujemy, to jest bardzo poskolonialne na zabawkach, tak jak śmigłem Bogu powoli, tak? Sposób ma ogromne znaczenie. Sposób wynika ze zrozumienia czegoś, co się nazywa równaniami wojny. Czyli jeżeli ktoś ma przewagę liczebną, to niby ma przewagę, ale to też jest dla niego problem, bo to ma przewagę, że trzeba wyżywić, dać paliwo, prawda, choroby tam mogą wystąpić. I sztuka polega na zarządzaniu asymetriami, żeby doprowadzić do krytycznej nierównowagi. Ktoś, kto przygotował plan obrony Ukrainy, genialny do zrobienia. I oczywiście wykorzystał technikę, która mu była nadana, jak na przykład te dżaweliny, słone pepeki, tak, czy inne, które powodowały, że żołnierz, który nie musiał mieć ogromnego przeszkolenia, w odpowiednim terenie, bądź zurbanizowany, bądź taki, który jest przecięta linia horyzontu, jest w stanie zadawać straty wielkiej masie, tak, czołgowej i tak dalej. Również masa czołgowa wymaga ogromnej logistyki, tak, linii komunikacyjnych, logistycznych, które zasilają w tempie, jak w balecie, w rytmie, po to, żeby one mogły realizować zadania. Kilkaset litrów na godzinę spalania, prawda, na przykład dla jednego czołgu. I to jest słabość. Niby jest masa, jest pancerz, to jest słabość. Słabością jest ta logistyka. W związku z tym przygotowali odpowiednio teren, żeby ta logistyka nie dojeżdżała, albo minowanie, albo strzelanie, prawda, bo grupy dywersyjne na zapleczu, czy taktyka lekkiej piechoty, niszcząca te cysterny, zwłaszcza w czasie pierwszej fazy wojny, to było bardzo znaczące. I to jest klucz. Tak?
To jest klucz do zrozumienia. Albo przewaga informacyjna, to znaczy, że wiemy, gdzie ktoś jest, bo nawet babcia we wsi, gdzieś, prawda, po Czernichowie, wie, że musiała zadzwonić normalną linię i powiedzieć, że widziała Rosjan pod lasem. Tak? I ten wysiłek, bądź oczywiście, że Amerykanie z kosmosu, tak? Po drugiej stronie tego lunaru. I to... Co jest swoim drogą bardziej efektywniejsze? No, wszystko może być efektywniejsze, bo na przykład jak talibowie wygrali właściwie z, prawda, z wojny z Amerykanami w sierpniu zeszłego roku. Przecież nie mieli rozpoznania kosmicznego, ale doskonale wiedzieli, co się dzieje w bazach, które Amerykanie puszczają, bo za przeproszeniem faceci sprzątający w kilach byli prawdopodobnie ich agentami, tak? No, i byli w pędli decyzyjnym, byli lepiej zorientowani niż Amerykanie, co się dzieje w wojskach odwiernych Kabulowi. Także to nie jest tak, że to czysta technika, prawda? Jak ktoś ma przewagę w kosmosie, to wygrywa z automatu. Okazuje się, że i na tym polega przygotowanie. Tutaj Ukraina pokazuje niesamowite rzeczy. No, na przykład jak zwalczanie tych okrętów, prawda, rakietami, jak wojna dronowa, jak zbieranie informacji przy pomocy aplikacji w telefonie, które dają znać do jakiegoś systemu centralnego, gdzie są wojska rosyjskie. I temu można przeciwdziałać, nawet poprzez to, że się tam zostawi samochodami, zabarykaduje się, kanalizuje ruch. To wszystko ma wpływ na równania wojny. I Ukraińcy są o niebo lepsi. Przede wszystkim dlatego, że mają rozproszony sektorowy system dowodzenia, gdzie polegają na oficerach i oficerach nowego rytu, gdzie żołnierze szkoleni przez Zachód mają zachodnią sztukę wojenną, rozumieją swoje zadania, mają wysokie morale, wierzą w siebie, wierzą w państwo ukraińskie, wierzą w swój wysiłek wojenny i potrafią improwizować. I to jest moim zdaniem najważniejsza lekcja z tej wojny. No, jeszcze mógłbym dodać, skoro już powiedziałem o wysokiej technice, kończąc. Stalin, Ilona Maska, który umożliwia nie tylko namierzanie przeciwnika i targeting, komunikację również, ale nawet to, że to obywatelskie społeczeństwo Ukrainy jest w stanie wysyłać te filmiki na Twitter i tak dalej, bo ma zawsze dostęp do internetu, bo Rosjanie nie są w stanie zakłócić z niskiej orbity okołoziemskiej sygnału z Starlinka, tak? Który inżynierowie SpaceX zmieniają cały czas, bo próbowali zakłócić, ale nie byli w stanie, zmieniają ciągle kody. No i to jest przykład tego, jak naprawdę high-end capabilities, tak? Czyli no, najwyższa technologia umożliwia niesamowite rozproszone działanie. I tak swoją drogą też nawiązując do ciekawych słów pani Edwigi, że społeczeństwo obywatelskie w tej nowoczesnej wojnie informacyjnej też ma ogromną przewagę, bo się samo zadaniuje, jeżeli wie, to dane media społecznościowe, dostęp do internetu, jeżeli wiemy, o co walczymy, to raptem jest nas miliony małych jednostek, które zakładają informacje do systemu, a informacja jest wrona, bo wiemy, gdzie jest przeciwnik, wiemy, jak się reagować. Na różne sposoby, nie trzeba mieć teraz tego zdania. I mówiąc o tym, że też wygrywamy w propagacji informacji, nawet jeżeli przedstawiamy te swoje sukcesy, no drugi obszar, toczy się wojna informacyjna, ale jest to potrzebne do wzmacniania systemu politycznego, morale, ale też uzyskiwania wsparcia na Zachodzie, w Bundestagu, w Kongresie Amerykańskim itd. I ta roztoczoność i dwa wiara, morale społeczeństwa daje na współczesnej domenie informacyjnej niesamowitą przewagę. No, Rosjanie właściwie nie istnieją w tej domenie, prawda? Sztywny skryt, wykonują proste zadania, są w ogóle pariasami. To jest naprawdę ważna lekcja, jeżeli chodzi o technologię. Dziękuję bardzo. Teraz będę kierował pytanie do pana ambasadora. Abstrahując od zniszczeń wojennych, czy Ukraina może wstąpić do Unii Europejskiej? Na pewno na niekorzyść tego państwa może przemawiać skala korupcji, czy chociażby ogromny majątek w rękach oligarchów. No, to skalą korupcji to bym tak strasznie nie przesadzał, ponieważ znane są kraje Unii Europejskiej, w której korupcja jest wysoka, no to ma pewno... Czy chodzi o Bułgarię? Bułgaria, Węgry, Włochy. Także ja rozumiem, że to jest taki argument dyżurny, który się pojawia w Brukseli, kiedy tylko trzeba powiedzieć Ukrainie nie w sprawie perspektywy kandydackiej na
członka Unii Europejskiej. Chciałem przypomnieć, że to Polska razem ze Szwecją byliśmy autorami pomysłu Wschodniego Partnerstwa, które dało Ukrainie umowę stowarzyszeniową. I wydaje nam się, że absolutnie naturalne już od dawna powinno być, żeby Ukraina, Mołdawia i Gruzja dostały status kandydacki, ponieważ taki status kandydacki posiada kilka ważnych krajów Bałkanów Zachodnich, które, a znam je dość dobrze, bo w czasie wojny w Jugosławii spędziłem tam parę lat. Stopień korupcji w polskim regionie jest niebywały, szczególnie w Republice Serbskiej, która jest częścią polskiej regionu. Więc Ukrainie się po prostu ten status należy, a w tej chwili należy się im jeszcze bardziej. Dobrze się stało, że pani von der Leyen przyjechała do Kijowa, zaproponowała Ukrainie wypełnienie deklaracji kandydackiej i to się dzieje. Ale już słyszymy głos Paryża, o nie, tak szybko to może za 20-50 lat, ale nie teraz, nie żadnym. Możemy stworzyć jakąś grupę taką krajów, które razem z Wielką Brytanią mogłyby po prostu wspierać demokrację w Europie, ale no, takie same głosy słyszymy z Berlina. Natomiast Ukraina powinna dostać ten status kandydacki i to by jej pomogło również walczyć z korupcją. Jak chodzi o korupcję, to no, nagle się okazuje, że taki oligarcha, ogromny skorumpowany, który był symbolem korupcji na Ukrainie, niejaki Achmetow, wiele został umieszczony przez Zelenskiego na liście zdrajców narodu i oskarżony o zdradę stanu, a potem zadeklarował, że on jest w stanie przeznaczyć sporą część swojego majątku na odbudowę Ukrainy. No więc życzyłbym takich oligarchów w niektórym innym kraju. Na przykład oligarchia, można to tak określić, oligarchia niemiecka, która rządzi przemysłem. Niemieckim, szczególnie tym związanym z Nord Stream 2 i z błękitnym paliwem i pewnymi wizjami, które miały. Myślę, że to jest całkiem porównywalne. Jakim mianem byśmy określili Gerharda Schrödera, który, no właściwie można powiedzieć, że stworzył coś, co w jakimś sensie przyczyniło się do wywołania tej wojny, stworzył mechanizm do finansowania rosyjskich zbrojeń. Więc ja myślę, że to jest temat do długiej i szerokiej dyskusji i ja bym chciał, żeby Ukraina była traktowana. Myślę, że Ukraina na to zasłużyła jako kandydat. Dlaczego Paryż mówi nie? Bo Paryż z reguły mówi nie. Jak chodzi o Moskwę, chyba bardziej mówi tak. No więc właśnie, to wynika z tego, że skoro Moskwy mówi tak, no to Ukrainie będzie mówił nie. Przecież było trochę zadziwiające, że tuż po reelekcji prezydent Macron wykonał telefon, jak zwykle, do swojego przyjaciela Ukrainy. Nie, po reelekcji jeden. Ale wcześniej wykonali rzeczywiście bardzo dużo. Panie ambasadorze, nie wiem, czy z przyjacielem siada się za 7-metrowym stołem. Czy co? Czy z przyjacielem siada się razem, rozmawiając za 7-metrowym stołem? No, może się, jeżeli zarówno Scholz, jak i Macron, jak i Guterres zgadzają się na takie traktowanie, to okej, w porządku, to jest ich odpowiedzialność i oni się na to zgadzają. No to w takim razie jakby to jest ich kontrybucja. W jakimś sensie też do ośmieszania Putina, co może jest i nawet wartością dodaną, o tak bym powiedział. Ja mogę na ten temat mówić bardzo długo, bo ta sprawa Partnerstwa Wschodniego i członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej
zawsze była bardzo bliska moją sercu, jak byłem ambasadorem, to pamiętam ten dzień, kiedy Ukraina dostała reżim bezwizowy. I kiedy wspólnie z Iwanką Pikus-Cencadze i politykami ukraińskimi żegnaliśmy na dworcu w Kijowie tam pociąg, który jechał z Ukraińcami do Przemyśla po to, żeby mogli symbolicznie dokonać przejścia bez wiz. To są wzruszające momenty, których pewnie nigdy nie zapomnę. Natomiast to była też naprawdę spora zasługa prezydenta Poroszenki, którym udało się do tego wyprowadzić. Dziękuję panu bardzo. Było wzruszone na głos. Ja tak, słuchając pańskiego pytania o Moczona, po prostu chciałem powiedzieć, mam nadzieję, że nie zanudzę państwa, ale dlaczego Francja tak postępowała i postępuje. I jest to łatwo wytłumaczalne. Otóż Francuzi i Niemcy mieli właściwie genialny plan z perspektywy, bo ten plan deptał podmiotowość państw Europy Środkowo-Wschodniej, przyjmując w Ukrainie i się też nie podobał Amerykanom. I ten plan był prosty i genialny. Otóż oni uważają, że Rosja jest częścią Europy. Zwłaszcza Francuzi tak uważają. I jest sobie potrzebna Francji do balansowania potencjalnych przeciwników Turcji, a nawet Niemiec. I do XXI wieku Francuzi uważają, myśl geopolityczna francuska uważa, że Rosja jest spożniem, który jest potrzebny po to, żeby Europa nie musiała się zbroić przeciwko Chinom. Amerykanie tak. Francuzów pochodzą na Pacyfik, tracą na takim znaczeniu w Europie i dlatego Rosja musi być częścią Europy, musi być częścią współpracy od Władywostoku po Lizbonę i to Europie da tanie surowce, utrzyma kontakt społeczny, nie trzeba w Europie będzie się zbroić, bo Rosjanie za nią to załatwią. Europa jest częścią Europy, Rosja jest częścią Europy według nich i jeszcze na dodatek spowodujemy tym działaniem francuskim, że Rosjanie nie staną się zależne od Chin, a zatem sam kraj. No i tylko przeszkadzają tym ci okropni Amerykanie, okropne koncepcje Trójmorza, okropni Polacy, okropni Ukraińcy, w ogóle ta Ukraina jakbyś ma ochotę żyć samodzielnie, podczas gdy jakby była częścią Rosji, byłaby zależna od Rosji, wszystko byłoby spokojnie, surowce by szły, byśmy pili kawkę w Paryżu i wszystko było wygrało. I teraz ta wojna wszystko im niszczy. Bo Ukraina chce być samodzielna, bo Ukraina chce żyć, bo Ukraina nie chce być częścią Rosji, bo Ukraina pokazuje nas w mapie, że jest dużym krajem, bo Ukraińcy nie chcą być systemem imperialnym rosyjskim. Polacy dostarczają broń, jak w ogóle mają czelność, bez zgody Europejczyków na kontynencie. I jeszcze ci Amerykanie, którzy wysyłają tę broń i mieszkają. Najchętniej zatem Macron widział rozejm już teraz, bo przecież trzeba ratować pokój światowy. Przekonajmy Ukraińców, żeby oddali Krym i Donbas, bo u nas musi się zgadzać cena marży. Marża i cena surowców, a zatem marża w przemyśle, bo przecież my musimy mieć swój standard życiowy. A co nas tam obchodzą granice, jakieś tam aspiracje państw Europy Środkowo-Wschodniej? Oni powinni zrozumieć, że mają tanio pracować na rzecz naszych systemów gospodarczych. To ta wojna zmieni, zależy oczywiście od jej wyniku, zmieni to wszystko. Dlatego byłbym bardzo ostrożny w wysłuchiwaniu tych apeli. To straszne, to ja wiem, może to jest naprawdę niemoralne, bo mówię to na rachunek Ukraińców, tak, którzy walczą i codziennie giną. Ale przestrzegałbym przed wyższym rodzajem, żeby ratować pokój za wszelką cenę, dlatego że nie możemy dopuścić do tego, żeby wszystko wróciło do tego, jak było wcześniej. O traktach pokojowych. Rosjanie robią pierdyszkę i się odbudują. Jeszcze będą sprzyjać Europie kontynentalnej, bo ich system gospodarczy też będzie chciał tego. Musimy wreszcie to złamać. To będzie bardzo trudne. Dlatego przed nami trudne momenty. Po części też jest zdziwiające, że ci, co przegrali, mają te dziwiające, to jest sukces człowieka. Straszny szacunek do tych, którzy pobili. Dziękuję bardzo. Chciałbym zadać panu jednak te trzecie pytanie, a czas nas dość mocno dali. Drugie pytanie do pani Jadwigi. Rosjanie uważają siebie za potężny naród.
Tymczasem blisko 40% z nich nie ma toalety u siebie w domu. To są dane raportu OECD. Skąd bierze się to poczucie wyższości? Jak wygląda mozaika społeczeństwa rosyjskiego? Jego wypływa, bo jak nie ma toalety, to trzeba też wybrać czegoś innego. Rosji te postawy imperialne i ta duma z tego, że są kiedyś jeszcze za Związkiem Radzieckim, jak również określali, że stanowią 1/6 światowego kontynentu, mówili właśnie w naszych stajach, jak o sobie, czyli to pokazywało ich skalę, no to ma rekompensować wszystkie te niedorozwoje wewnętrzne. Dlatego też na początku tym mówiłam o tym, że jeżeli Ukraina zresztą już się pięknie rozwijała, no mieliśmy okazję w ubiegłym roku sporo jeździć po Ukrainie i na przykład chociażby ten projekt dróg, wielkie budownictwo, czyli rozwój dróg na Ukrainie, no połowa autostrad już była pięknie zrobiona. W Rosji, jeżeli się Państwo ruszycie gdziekolwiek poza, no ja miałam okazję przez 20 lat wyjeździć dosyć intensywnie Rosję i naprawdę ruszenie się gdziekolwiek poza duże miasta, zwłaszcza europejskie, to już mamy naprawdę, a bardzo często 20 kilometrów od Petersburga. Bardzo Państwu polecam właśnie taki był film Podróż z Petersburga do Moskwy. Andrzej Loszak, taki dziennikarz. On zrobił to w 2012 roku, ale to nadal aktualne. On pokazał, jakby prześledził drogę taką carską jeszcze z czasów Katarzyny. Jak kiedyś wyglądała droga z Petersburga do Moskwy, jak ona dzisiaj wygląda. Że tak samo ta prowincja rosyjska jest pogrążona w biedzie, w pijaństwie, w takiej destrukcji całkowitej. Wszystko, co kiedyś system sowiecki zbudował, zaczęło się rozpadać i nic nowego nie powstało. Więc prowincja rosyjska wygląda rzeczywiście bardzo, bardzo jest w stanie upłakanym, to co tam przychodzi na początku. Więc ta duma imperialna jest rekompensatą. Bardzo często można się spotkać w Rosji z takim spytaniem, że właśnie, co prawda, mamy pewne trudności, ale za to świat się nas boi. Ja to słyszałam wielokrotnie. Że właśnie ten strach, który Rosja budzi, posłuch poprzez strach, nie tak jak powiedzmy w Stanach Zjednoczonych, też jest podziw, nie tylko podziw dla siły militarnej, ale też podziw dla kultury, dla zdobyczy gospodarczych, cywilizacyjnych. W Rosji to był głównie taki posłuch i lęk, który budziła. Skąd się to bierze? To bierze się też z tego, że w Rosji właściwie przez cały okres jej trwania niemalże, państwo było super wartością, nadrzędną wartością, nie prawa człowieka, jednostki, nie jakieś rozmowy wewnętrzne, tylko państwo, które było w postaci takiego wertykalu, to jeszcze za Putina to zaistniało bardzo mocno, wertykalu, czyli taki pionowo zbudowane państwo, na czele którego stoi władza, zwykle monarcha otoczony jakimś niewielkim gronem, silny, okrutny, czasami jest uznawany za sprawiedliwego, ale bardzo często za surowego okrutnego. I on posiada to właśnie takie niepisane prawo, czy pisane, do tego, żeby prowadzić politykę, używając wszystkich możliwych zasobów, łącznie ze społeczeństwem. Więc to, co tutaj jeszcze przejdę do Ukrainy, może częściowo, to, co Ukraińcy podkreślali od kilku lat już, a teraz podkreślam bardzo mocno, to są te różnice w mentalności rosyjskiej i ukraińskiej. Że Rosjanie mają tą mentalność pańszczyźnianą, niewolniczą, która wynika z tej długiej historii, że zawsze był ten car miał zdolność sprawczą, to pan doktor tutaj mówił, także zdolność sprawczą ma w Rosji tylko władza. Reszta ma słuchać, reszta ma wykonywać i nie wykazywać się przy tym zbyt dużą inicjatywą. Więc w Rosji człowiek przybył do tego, że jest bierny, że władza ma go nakarmić, ale też ma mu powiedzieć, co ma robić. Więc generalnie taki zwykły człowiek, który ma poczucie też, no, że jest niczym, że nic nie może, to poczucie takiej braku sprawczości, ono jest strasznie toksyczne. Tak naprawdę on przesądza o tym, że wszystko jest odgórne, że władza musi spuścić z góry nakazy, instrukcje, jakieś tam pieniądze do regionu, a nie, że oddolnie ma powstać jakiś w wyniku energii społecznej jakiś rozwój. Ukraina pod tym względem jest zupełnie odwrotnym przypadkiem. Dziękuję bardzo. No, to co mówiliśmy. Musimy troszeczkę przyspieszyć zwracając nas czas. Jeszcze chciałbym zadać o trzecie pytanie dla Państwa. I znów zacznę od Pana Piotra Bartosia. Mówiłem o pokoju. Każda wojna kiedyś się kończy. Jak zatem mógłby wyglądać traktat pokojowy? Czy dojdzie do oddania Rosjanom tak zwanej
Nowej Karelii? Ja myślę, wierząc w to, że Ukraina odstąpiła od Donbasu i zniszczyła Wojska Ludowe Federacji Rosyjskiej, uważam, że to, co widzimy, to jest dopiero początek nowej epoki napoleońskiej, która potrwa kilkanaście lat, wielkiej w ogóle rywalizacji w Eurazji, dlatego że musimy sobie jasno powiedzieć, co doprowadziło do tej wojny. A to jest sytuacja po raz pierwszy, która zaistniała od 1945 roku. Nie od 1951 roku, wypadku Sowietów, tylko wcześniej. Otóż wielkie mocarstwa od kilku lat się nie dogadują na temat tego, na jakich zasadach funkcjonuje świat. Czyli jak handlujemy, kto ma najwięcej do powiedzenia, kto gwarantuje mu bezpieczeństwo i jak państwa mniejsze do kogo mogą dołączyć. Rosja i Chiny nie uznają już prymatu Stanów Zjednoczonych, które zapanowało w 1991 roku. Ale mało tego, nie tylko nie uznają, ale Rosjanie postanowili wykazać to w wojnie, że Amerykanie nie są w stanie obronić Ukrainy. I cokolwiek by teraz nie mówić, że jesteśmy zadowoleni z tego wojny, bo Ukraina zaskoczyła i nie przegrywa, to odstraszanie Stanów Zjednoczonych zawiodło, bo do wojny doszło. Możemy oczywiście mówić, że Ukraina nie była w NATO i tak dalej, ale Biden groził tym sytuacjom. Rosjanie się nie przestraszyli. Oczywiście może mówić Rosjanie, bo nie przegrywają, ale ona trwa. I to jest po raz pierwszy od 45 roku, gdy wielkie mocarstwo postanowiło w wojnie pokazać drugiemu wielkiemu mocarstwu, że nie uznaje jego strefy wpływu. Bo i tak nic nie zrobicie. I Amerykanie nie biorą udziału w wojnie swoimi żołnierzami, tylko pomagają. I to nie od razu pomagali. Tylko zobaczcie, jak Zełenski nie wyjechał z Kijowa i okazało się, że Ukraińcy się biją. I nie przegrywali. Drodzy Państwo, to jest niestety bardzo zły prognostyk co do tego, że to może być dopiero pierwsza kampania wielkiej wojny eurazji, która będzie miała też swoje blokady kontynentalne, rywalizacje technologiczne, ekonomiczne i inne rzeczy. I to z Chinami będzie dopiero duża historia. Bo jeżeli w pierwszej kampanii, tak jak w czasie wojny zimowej, Rosja zostanie pokonana i będzie jakaś pierdyszka, to Amerykanie mogą uznać, że jest na tyle osłabiona, że nic nie zrobi tutaj na zachodnim kroku i pójdą na Rosję w pełni. I my zostaniemy tu sami, z Ukraińcami razem, Polska, bo Amerykanie uznają, że sprawa jest załatwiona. A tymczasem to tak jak w czasie wojny napoleońskiej. Wszystko, prawda, ile razy Napoleon wygrywał, później musiał jeszcze raz wygrywać, później wracać, później przegrywa. Nie chciałbym tutaj być pesymistą, ale nieszczęśliwie Rosjanie mają tendencję do adaptacji i poprawiania się. Tak? Jeżeli teraz ich nie wykluczymy, to obawiam się, że mogą się nauczyć wyciągnąć wnioski swoich błędów i Polska będzie w wojnie za 2-3 lata, 4, albo może być po prostu ogromne napięcie w regionie. I nie przewiduję zatem, bez totalnego pokonania Rosji, rozpadu Federacji Rosyjskiej, nie przewiduję trwałego traktatu pokojowego. To tylko moja długa odpowiedź na Państwa pytanie. Bardzo dziękuję. Kolejne pytanie kieruję do Pana, Pana Sobera. Kraje Unii Europejskiej różnie podchodzą do kwestii współpracy z Rosją. Przykładowo, Węgrzy zdecydowali się na płatność w rublach za rosyjski gaz. Czy zatem możemy mówić o europejskiej solidarności? Właściwie pan już odpowiedział na to pytanie. Więc dlatego nie zadaję, żeby lecieć kasę. Ale natomiast mogę zadać też jeszcze jedno pytanie, bo mamy kilka. I jak dziś pamiętam słowa naszego ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego, który określił Nord Stream 2 mianem nowego paktu i bezrozwoju. On to pamięta. Więc właśnie mamy ten problem, że
Rosją, chce się robić interesy, a nie chce się na Rosję nakładać sankcji. To Niemcy miały wielki pomysł na razem z Rosją stworzyć strefę wolnego handlu od Władywostoku do Lizbony. Na szczęście nic z tego nie wyszło. Wydaje się, że pomysł był taki, żeby przekształcić Unię Europejską, to co widziałem w Rosji. No więc taka sytuacja czy postawa samych Węgrów to oczywiście też jest niestety przykra. Tym bardziej, że Polska próbowała budować z Węgrami przymierze strategiczne. No powiedzieliśmy na tym przymierzu i tutaj Węgry zachowują się bardzo realistycznie. Jeszcze na dodatek zgłaszając w zawalowany sposób pretensje terytorialne do Chorwacji, mówiąc, że gdyby mieli dostęp do morza, to wtedy nie byłoby takiego kłopotu, jaki teraz mają z ropą naftową i z gazem. Może taka jest ich racja stanu? Słucham? Może taka jest właśnie ich racja stanu? No racja stanu to jest, to by była prawdopodobnie taka, żeby, tak powiem, anulować Trianą, traktat z Trianą i doprowadzić do tego, żeby utracone ziemie wróciły z powrotem do Budapesztu, ale to jest po prostu niemożliwe. I niestety Orban będzie tu przegrywał. Jemu się udało zaczepić o European People Party, o Europejską Partię Ludową, gdzie stanowił bardzo ważny element gry politycznej również Niemiec. No i w tej chwili to się po prostu skończyło. Także te sankcje no nie są spójne. Już widzimy, że i Niemcy właśnie chciałyby, choć nie bardzo w tej chwili mogą, bo bardzo ich ciśnie Waszyngton, chciałyby utrzymać zakup ropy naftowej od Rosji. Widzimy to i w Słowacji, i w Czechach. No i generalnie widzimy, że szósty pakiet jest ciągle pod wielkim znakiem zapytania. Wszyscy z niecierpliwością czekamy na siódmy pakiet, który pewnie przyniesie nam podobne rozterki, co nie pomaga w pokonaniu Rosji, nie pomaga w pomocy Ukrainie. Dziękuję bardzo. I ostatnie pytanie do pani Wiki Dobrosz. Agresja Rosji na Ukrainę może być elementem szerzej zakrojonych imperialistycznych ambicji Putina. Jak powiedział w świętej pamięci Lech Kaczyński, najpierw Gruzja, a potem Ukraina, a później może i mój kraj. Czy zatem państwa dawnego Związku Radzieckiego, na przykład Kazachstan, mają się czego bać? Czy one będą następne? Kiepska to nie gruszka, ale myślę, że jeżeli bym miała obstawiać finał wojny Ukrainy, Rosji z Ukrainą, to raczej w postaci jakiegoś głębokiego, systemowego kryzysu w Rosji. Porażki armii, która pociągnie za sobą rozległy kryzys modelu, tak? Związany z zmianami personalnymi, ale też tak jak tego doktor mówił, też uważam, że to, żeby się w Rosji to nie odradzało po pewnym czasie, nawet jeżeli to będą 2 dziesięciolecia, czy 3 dziesięciolecia, potrzeba czegoś znacznie więcej niż tylko zmiany personalnej i chwilowego kryzysu. No, ja pamiętam czasy Związku Radzieckiego akurat i pamiętam lata 90., które w Rosji wyglądały jako próba nieudolna i bardzo szybko skompromitowana zbudowania czegoś odmiennego systemu sowieckiego. Po 10 latach tych prób to było już słowo demokracja została całkowicie skompromitowane i uznano, właściwie to był taki konsensus, że właściwie jedyne, co może istnieć, to jest ten tradycyjny system, o którym mówiliśmy. Model pionowy, silna władza, żadne tam zachodnie mrzonki, więc to się skończyło w lutym tego roku, tak jak się skończyło, więc myślę, że do głębokiej zmiany potrzeba czegoś więcej, potrzeba też dezintegracji terytorialnej, która tak jak powiedziałam, leży u podłoża tego rosyjskiego mitu imperium. Czy to się stanie? Nie będę tego obstawać oczywiście, bo to jest niewdzięczna rola, bo potem za kilka lat ktoś może sprawdzić moje prognozy i wypchnąć mi te. Natomiast myślę, że Kazachstan też ma swoich patronów w postaci chociażby Chin,
pilnują, żeby Rosja, tak jak Chiny traktują Rosję jako partnera, ale ewidentnie pomocnego partnera, jako partnera słabnącego, jako partnera do wykorzystania, z którą są nie tylko i wcale nie są zainteresowane tym, żeby się Rosja wzmocniała w regionie. Więc generalnie też wydarzenia w Kazachstanie niedawno pokazały, że naciski Chin spowodowały zrewidowanie przez Rosję swoich planów ekspansji tego Kazachstanu wojskowego. Więc generalnie myślę, że tutaj nie mamy podstaw do wieszczenia Rosji kolejnych podwojów terytorialnych. Raczej widziałbym to jako przyczynę do głębokiego kryzysu Rosji. A jak będzie, zobaczymy. Miejmy nadzieję, że ta wizja akurat będzie się sprawdzić. Dziękuję bardzo. Teraz przejdziemy do drugiej części naszej konferencji. To jest możliwości zadania pytań do naszych ekspertów. Mogą je Państwo zadawać ad personam albo kolektywnie. To znaczy, proszę. Proszę bardzo, tutaj Pan. Mam podejść? Nie, proszę. Proszę. Bardzo dobra. Proszę Państwa, w styczniu bodaj tego roku miałem przyjemność wysłuchać wystąpienia byłego ministra białoruskiego, pana Łatuszki, i on tam opowiadał o swojej wizji, no ale także tej inteligencji białoruskiej, stworzenia takiego niezawisłego państwa białoruskiego. No, wtedy wydawało mi się to dosyć odległe, no bo był już rok 22, wielkie te kordony rosyjskie czyhające na suwerenność Ukrainy, nawet na terytorium Białorusi. No teraz widzimy, że ta Rosja troszeczkę słabnie i chciałem się spytać, czy jest jakaś szansa, że wraz z tymi przemianami Białoruś będzie mogła wyrwać się z objęć tego wielkiego brata swojego. Tak kolektywnie pytanie chciałbym zadać. W naszej części świata od wojny północnej do obecnej wojny na Ukrainie, w Ukrainie losy wszystkich narodów postrzegane są w starciu tej wojny. W związku z tym Białoruś podąży drogą w zależności tego, kto wygra tę wojnę. Naprawdę tak będzie. Dlatego, że układ sił wojskowych w naszej części świata decyduje o tym. I tak jak Ławrow uważał w grudniu zeszłego, niedawno, w grudniu zeszłego roku, że układ sił powoduje, że do Odry mają być wpływy rosyjskie i tego zażądał. Wojna Iran straci sił kinetycznych, politycznych, żeby byli. Rozstrzygnie, jak to jest naprawdę. Innymi słowy, jak Ukraina wygra, to Białoruś również odpadnie od wpływów rosyjskich. Więc przyszłość Białorusi zależy od wyniku kontroli w Ukrainie. A zatem od naszej pomocy wojskowej również. Panu zmieniło się do niego. Dziękuję. Ja mam pytanie do pana doktora Bartosiaka, takie militarne pytanie. Czytając Armię Nowego Wzoru, bardzo podobała, jeszcze przed wojną, bardzo podobała mi się koncepcja lekkiej piechoty, która tam była przedstawiona. Za to dzisiaj w mediach słyszymy dużo słów krytyki względem niej, że na Ukrainie dalej, tak jak za starych czasów, wygrywa ZMET, wojska pancerne i artyleria. Jak jest dzisiaj? Jak pan zweryfikowałby, czy poparł własne poglądy na ten temat? Czy w książce teraz nowej Armii Nowego Wzoru, jeszcze nowszej, byłoby użycie wojny w Ukrainie jako argument za, czy może przeciw? Dobra, oczywiście będę subiektywny. Ja uważam, że wojna na Ukrainie w pełni potwierdziła podstawowe założenia Armii Nowego Wzoru i jestem wręcz w szoku jak was. Musimy pamiętać, że w polskiej debacie publicznej jest bardzo dużo grup interesów, które bardzo by chciały, żeby dalej kupować tylko za więcej pieniędzy, tak samo, zamiast stanowić tam sposoby. Krótko, żeby nie zanudzać swoim tam tematem Armii Nowego Wzoru was wszystkich, drodzy Państwo, tylko po prostu powiem, bo chyba wiele osób jednak czytało, dlatego że Armia Nowego Wzoru to nie tylko lekka piechota, tylko też jest MEK, wojska pancerne, używane w różny sposób i są i odwody, jest 6 razy więcej artylerii, tak?
tylko instrumentalizowało się specjalnie, żeby zdezawować armię, wzór to tylko lekka piechota, bo rzeczywiście jako pierwsi szerzej pokazaliśmy, jakie jest ich znaczenie. I szczerze mówiąc, zwłaszcza faza kijowska w pełni to udowodniła. Również to, że Rosja jest słaba zawsze w logistyce połowej, wszystko zostało udowodnione. Armionowego wzoru była łatwo założona. To, że Rosja nie ma zdolności rozwinięcia mobilizacyjnego w pełni, zostało i drugiego, trzeciego rzutu, zostało to w pełni pokazane na Ukrainie. Drony oraz sektorowe dowodzenie to jest propozycja armionowego wzoru. To widać, tak, gołym okiem. Przewaga informacyjna, która powoduje, że niszczymy plan przeciwnika, gdy on jest sztywny, bo Rosjanie nie potrafią inaczej, wszystko się rozpada. To jest armionowego wzoru. Mógłbym bardzo dużo o tym mówić. Jest kilka rzeczy do poprawienia, a też marynarka, no widać jak toną okręty rosyjskie. Bo jest, wchodzimy w reżim broni precyzyjnej na próbach, od Javelinu po Neptuny. W związku z tym pojawia się asymetria, która doprowadza do krytycznej nierównowagi, o czym mówiłem pół godziny temu. W ten sposób uważam należy myśleć, jeżeli nawet wszystko nie jest idealnie w armii pazarów, to jest nowostwa i morale w centrum, że żołnierze, ludzie są w centrum. Kluczem jest morale na współczesnym próbach i to jest kaskadowy efekt. Upadanie, jak widzimy, screeny, że koledzy umierają. Tak? Więc i odwrotnie też, prawda? A reguły jest tak samo. Więc mógłbym bardzo długo bawić. Przedstawiłem to syłą w internecie, chyba 63 powody, ale tak. Pewne rzeczy bym zmienił, na przykład więcej dopeków w strefie pękania. Mógłbym dużo mówić, ale nie chcę zanudzać Państwa, bo to nie to jest przedmiotem naszej rozmowy, ale oczywiście to temat, który wyszedłem w ostatnim roku, więc jakby się rozgadam, to... Nie zanudzę Pan doktor, ale tutaj ja widzę mnóstwo na górze. Proszę bardzo, Pan Bożulara. Ja pytanie do Pana doktora Kiszaka. Mówił Pan sporo o problemach armiosyjskich, są też o możliwej przyszłej wojnie. Dlatego chciałbym zapytać o to, jak Państwu zdaniem Pan sobie wyobraża przyszłą powojenną rosyjską armię. No bo zdecydowanie jest wiele lekcji, które Rosja może wyciągnąć z tej wojny w sferze właśnie obronności, wojskowości. Ale też pytanie, czy je wyciągnie, a jeśli wyciągnie, to czy znajdą się środki geopolityczne, żeby je zrealizować. Także jak Pan myśli, jak będzie wyglądać rosyjska armia za lata, być może? To zależy krótko mówiąc. Niestety obawiam się, że jeżeli nie złamiemy tego barcia kontynentalnego na współpracę Niemiec i Francji z Rosją, to Rosjanie się zaadaptują, bo robili to po wojnie ukraińskiej reformy, kolejne reformy czasów sowieckich. W pierwszej wojnie światowej też się dostosowywali, bo okazało się, że nie mogą sprostać armii zwłaszcza niemieckiej. W drugiej wojnie światowej właściwie Sowieci wystawili trzy armii. Pierwsza została zniszczona w 1941 roku, druga w 1942, dopiero trzecia doprowadziła ich do wygranej wojny. No mają niestety i była fatalna w 1941 roku, ale jeszcze w 1940 roku, tym bardziej, ale w 1945 roku to było świetne wojsko. Tak? Operacja Mandżurska, Operacja Berlińska, wielka logistyka, Rosjanie byli bardzo dobrze w wojnie lądowej. Sowieci byli bardzo dobrze w wojnie lądowej. Mają niestety tendencję do uczenia się. Nie doprowadźmy do tego, żeby mieli przestrzeń strategiczną, żeby się nauczyli. A może tutaj nie będziemy rozmawiać, jak wyglądała ta armia, no musiałaby sprostać ewolucji pola walki, no, które powoduje precyzję. I tu jest bardzo ważne zastrzeżenie. Ten scenariusz, czyli to, że asymetria lekkości i rozproszenia wojsk, informacja, a nie masa, tak? Bo od 200 lat, od epoki niestianej, i od czasu rekruta rewolucji francuskiej to masa miała przewagę na próbach, tylko masacja, tak? Koncentracja i uderzenie. W sytuacji, gdy mamy broń precyzyjną oraz sensory, rozproszenie jest ważniejsze i uderzenie w oparciu o precyzyjne pole walki. No i Rosjanie nie są w stanie przejść. A to powoduje relatywne wzmocnienie państw średnich w relacji do rosyjskiej siły. Zniszczenie tego argumentu masy rosyjskiej w wielkiej, prawda, grze w Europie, gdzie rosyjski żołnierz zawsze robił różnicę. Tylko trzeba mieć nowoczesne wojsko, które umie to wykorzystać i Ukraińcy to pokazują. Innymi słowy, jest wielka szansa dla Polski i dla Ukrainy. Gdyby zmieniając Pańskie pytanie, zastanawiam się, czy po wojnie, gdy Ukraińcy będą nam mówili o doświadczeniach, czy wielka reforma wojskowości Wojska Polskiego nie powinna być głównie dostosowana do wniosków z Ukrainy,
Ale przede wszystkim, czy wojsko nasze nie powinno być komplementarne z wojskiem ukraińskim w wojnie lądowej? Będziemy mieli takie pytania. Będziemy zadawali sobie pytania o sojusz z Ukrainą wojskową. Dziękuję bardzo. Proszę pani. To ja mam pytanie w sumie w nawiązaniu do tego, co mówiła pani Anantyk, w kontekście tych danych, jak zmieniło się podejście Ukraińców do Rucha i do Bandery. Bo z jednej strony no to pokazuje rzeczywiście, że oni się jednoczą, ale z drugiej strony zastanawiam się, na ile da się pogodzić wzrost sympatii czy dobrej oceny Bandery i UPA ze wzrostem sympatii do Polaków. Na ile też Ukraińcy łączą Bandery i UPA z Wołyniem, na ile łączą to z Droboszczem wobec Polaków, na ile rzeczywiście oni mają taką świadomość. I też z tym się łączy pytanie, jak to, co teraz robimy, jak nasza pomoc, jaki będzie miała wpływ na dalsze nasze relacje i czy rzeczywiście długofalowo to nam pomoże, to właśnie może być pani pan ambasadorowa. To jest bardzo zasadne pytanie, ale muszę tutaj troszkę wrócić kamyczek w tym ogóle ukraiński. Jest dosyć niewielka świadomość na Ukrainie, jeżeli chodzi o rolę Bandery i UPA. Znaczy, jest bardzo takie mgliste pojęcie, kim tak naprawdę byli. Właściwie pozostają one chyba takimi postaciami heroicznymi, bez większej wiedzy, na przykład wiedza na temat zbrodni wołyńskiej. Jest dosyć nikła na Ukrainie, nawet na zachodniej Ukrainie. I to nie jest tylko tak, że część osób może po prostu nie chcieć o tym rozmawiać, tylko autentycznie bardzo często brak wiedzy jest na ten temat. Ta historia też jest poddawana pewnej selekcji, tak? Każde państwo konstruuje swoje mity historyczne, selekcjonując wydarzenia historyczne i chlubne, podnosząc do rangi bohaterstwa, a teksty byliwe bardzo często przemilczane. I to jest zasadne oczywiście pytanie, jak po wojnie będzie, bo tytuł w ogóle naszej debaty jest o Ukrainie powojennej, jak po wojnie będzie wyglądał stosunek do Polaków. Ja też o tym myślałam, tylko że ja jeszcze chciałam powiedzieć o czymś, co dzisiaj na Ukrainie bardzo widocznie wzrasta, czyli ta duma z tego, jak Ukraina się sprawdziła w tej wojnie. Ona zaczyna przyjmować momentami formę, tutaj też to wrzucę krytyczne spojrzenie, pewnej megalomanii, dlatego że Ukraińcy bardzo rozgoryczeni tym, że pomoc zachodnia jest zbyt mała, że zbyt szybko nie jest w stanie przełamać tej sytuacji wojennej, że właśnie ta akcesja do Unii Europejskiej się tak wolno posuwa, albo wcale wręcz. Tym, że Ukraina po prostu nie dostaje należnego jej tak walczy właściwie za całą Europę, jak często podkreślają władze ukraińskie. Nie jest doceniana, bardzo często zaczynają wybrzmiewać tony, które słyszę, że Ukraina właściwie jest tym źródłem odnowy europejskiej. To ja słyszałam kiedyś z ust rosyjskich, że podczas gdy stara Europa się skompromitowała, swoje wartości już sprzeniewierzyła, że to Rosja jest tym źródłem chrześcijańskiej wartości, tradycyjnej wartości w Europie. No było coś takiego jakieś 10 lat temu. Putin wystartował z takim projektem konserwatywnym. Zajmowaliśmy się tym w ośrodku dosyć dużo, to dzisiaj zaczynam słyszeć jakieś podobne tony z Ukraińców, że stara Europa właściwie przebywa w kryzysie egzystencjalnym, a Ukraina dowiodła, że tą walką i tą krwią jest godna nie tylko być w szeregach narodów europejskich, ale też być na czele, w awangardzie. Prezydent Zełenski ostatnio powiedział, zwracając się do parlamentu, że Ukraina jest dzisiaj największym krajem na świecie, w największym sensie takiej wielkości moralnej, tak? Że potrzebny jest zdrowy nacjonalizm. Więc jeżeli te nutki zaczną jakoś tam, mam nadzieję, że nie, ale jeżeli te nutki zaczną dominować, to bardzo możliwe, że się okaże, że Ukraina się wykaże tak daleko posuniętą asertywnością w różnych kwestiach, również historycznych, no, że będzie trudno w pewnych kwestiach znaleźć wspólny język. Ja rozumiem to rozgoryczenie Ukrainy niewystarczającą pomocą, ale jednak ono może przejść w jakąś też taki spór europejsko-ukraiński powojenny już, który nie będzie tak konstruktywny. Jeszcze dwa słowa pana ambasadora, bo było też pytanie. Ja bym tutaj jeszcze do tego dodał, że świat do tego, co pani przed chwilą powiedziała, że w Polsce świadomość tego, kim Bandera i co robił w czasie wojny, jest
również bardzo mało. Istnieje pewna demonizacja Bandery, w sensie, że uważam się, że taka jest wieść ludowa, że on osobiście uczestniczył i zaprogramował Bandera. To jest nieprawdą, ponieważ on akurat wtedy siedział w Sachsenhausen i w tym samym baraku od niego siedzieli oficerowie armii krajowej, aresztowani przez Niemców. Więc tutaj należy zachować jakąś harmonię. Natomiast co do skupiania się na negatywach, to jest najgorsza rzecz, którą można robić. Powinniśmy się skupić na pozytywach. A pozytywy to jest 1920 rok. To jest wspólne wyzwolenie Kijowa przez atamana Żądurę i marszałka Piłsudskiego i polskie wojska. To jest obrona Zamościa przed bitwą warszawską. To jest udział Ukraińców również w bitwie warszawskiej. I to jest historia I Rzeczypospolitej. Trudna, ale generalnie wspólnie korzystna. Więc nie powinniśmy szukać w tej chwili wykrytów do tego, żeby sobie historycznie poprzeć samo poczucie po obu stronach barykady, tylko raczej myśleć konstruktywnie. I to jest bardzo ważne w tej chwili, ponieważ wiem, jak byłem ambasadorem w Kijowie, to były pewne duże problemy z tego. Dziękuję bardzo. Ostatnie pytanie. Ja miałbym dwa pytania do pana Andrzeja Bartosiaka. Jeden będzie krócej, mówię, że przez te dłuższe, ale też relatywnie nie tak mówię. A mianowicie większe pytanie jest odnośnie tego, jak pan doktor ocenia, na ile game changerem było pojawienie się w Donbasie generała Bortnikowa i tego, w jaki sposób zaczęto używać artylerii w Donbasie, właśnie na ostrzeżenie siostry rosyjskiej. To jest pierwsze pytanie. I jeszcze drugie pytanie, bo pan doktor wspominał często o odbiciu zwłaszcza Krymu, Donbasu i Krymu przed armią ukraińską, ale jak dobrze wiemy, doktryna nuklearna Federacji Rosyjskiej zakłada użycie broni jądrowej, w tym taktycznej, w razie gdyby zostało zagrożone istnienie Rosji, samoistnienie, a często, ponieważ Krym został bardzo nacisnięty przez Federację Rosyjską, czy nie jasne jest to zagrożenie tego, że w razie gdyby Ukraina, nie ukraińskie się już miały możliwość odbicia Krymu, to weszłyby na wysep dowództwo podjadę. Zanim wojnę, też chciałbym powiedzieć coś o tej kwestii wołyńskiej. Proszę mi wybaczyć, czy znacie mnie za cynika, ale uważam, że to jest dosyć ważna historia. To są w tym momencie historyczne. Powiem coś ryzykownego. Otóż historia i przeszłość nie mają znaczenia. Dlatego, że gdyby tak było, to Japonia nie byłaby najbliższym sąsiadem Stanów Zjednoczonych, w tej chwili Niemcy nie byłyby w czasie zimnej wojny kluczowym komponencie wojsk lądowych sojusznikiem NATO, bo z których NATO by nie mogło istnieć, i tak dalej można by mnożyć. Więc przesadzając, historia nie ma znaczenia. Dlatego, że liczy się tylko z punktu widzenia prowadzenia polityki, liczy się tylko teraz i przyszłość, bezpieczeństwo i prosperity. I musimy jako politycy robić wszystko, żeby to dowieść. Tak? Tu mamy koniunkcję interesów z Ukrainy. Tak? W związku z tym myślenie o wojnie, które jest ważne dla serc osób, które straciły rodzinę, nie może stać się, ja uważam, polityką państwa. Dlatego, że zabija to dużo ważniejszy interes przyszłych pokoleń, naszej teraźniejszości, naszego bezpieczeństwa i prosperity. Mało tego, jeżeli się używa tego obustronnie, to wszystkie państwa, to druga strona uważa, że jest to polityka, czyli gra o przewagi, czyli nie ma to na celu ustalenie prawdy, tylko stworzenie lewara przewagi po to, żeby coś uzyskać w relacjach. Że się moralności używa jako instrument. I politycy takimi są istotami, że tak myślą i nie można ich przekonać inaczej. Więc zawsze instrumentalizują takie rzeczy, pasywnie lub aktywnie, bo taka jest rola polityki. W związku z tym
zwłaszcza w sytuacji wspólnoty interesów geostrategicznych wokół strategicznych państwa polskiego i ukraińskiego, naprawdę nie należy za dużo myśleć o takich rzeczach. I to nie urąga kompletnie pamięci ludzi, którzy zginęli na wojnie. Mało tego, uważam, że nawet na swój sposób pokazuje to dojrzałość państwa polskiego i myślenie o społeczeństwie i szans na rozwój. Nie wiem, czy zbyt politycznie tego nie powiedziałem, ale dotyczy to naprawdę wszystkich lat, nie tylko polsko-ukraińskich, ale też amerykańskich, japońskich. Bardzo ważne, żeby to zrozumieć. Myślę, że tego byłaby jednak już wojna, jeśli nie wszystko. Myślę, że pierwsza pierwszego do po prostu, jak się nie da funkcjonować w świecie. Myślę, że tym optymistycznym akcentem, tym takim, można powiedzieć, uśmieszkiem nadziei, moglibyśmy zakończyć tę część. Dziękuję bardzo za pytania Państwa. Dziękuję jeszcze raz wszystkim tutaj zgromadzonym. Mam nadzieję, że tę konferencję ocenią Państwo jako postęp. Gromkimi brawami podziękujemy także. Bez Was ta konferencja by się nie odbyła. A tę konferencję prowadził dla Państwa Dominik Bezos.